wtedy. Dzisiaj jestem z Alą, którą bardzo dobrze znacie. Hejka. I z jej siostrą Nikolą. I z moją siostrzyczką Kalinką, czyli jesteśmy dzisiaj wszystkie siostrami. Dwie siostry i dwie siostry. I dzisiaj będziemy grać w pytanie i wyzwanie. Woohoo! Trochę się boję, bo jak wylosuję coś strasznego, to nie wiem. Prosimy miseczki. Jedną miseczkę mamy. I dzisiaj Nikola będzie pełniła taką rolę, że my będziemy losować, a Nikola będzie nam czytała, tak? Dziewczyny, które chcecie? Pierwsze pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie! No to zaczynajmy, gramy. Dobra, proszę, Matylda, okay. Pierwsza. Marysia. Dobra. 5 razy odbijcie głową bańką piłkę. Dobra. Czy podoba wam się jakiś chłopak? Tak, ale nie powiem jaki. Matysia, czy nie podoba się jakiś chłopak? Nie. No jakiś piosenkarz czy coś. Mnie nie podoba mi się. Podoba piosenkarz Johnny Orlando. Dobra, podoba. Nie zakochałam się, ale podobają mi się One Direction. Po prostu. Teraz wyzwanie, dobra? Zrób mostek i szpagat. Okej. Okay. Mostek i szpagat? Ale mostek odstania czy nie odstania? Zobaczcie, teraz będzie mostek od razu ze szpagatem. Okej, okay, nie wiem czy mi wyjdzie mostek z odstania, ale... I teraz ze szpagatem. Którego z youtuberów lubicie najbardziej? Ja lubię dwóch. Jedna to Agnieszka Grzelak, tak, a samo? Drugi to Blołek. Ja tylko Agnieszka Grzelak, bo tak naprawdę to wszystkich lubię. No, ja też wszystkich lubię. Ale nie pamiętam, jak się nazywają. Z tych najbardziej, których lubię, to właśnie Blołka i Agnieszkę Grzelak. Ja najbardziej lubię Agnieszkę Grzelak. I Stiu! O, i Stiu! Ja najbardziej Agnieszce Grzelak lubię to, że robi Ja Pana Zjadam, a na przykład teraz była w Ameryce i to mi się bardzo podoba. Wyzwanie, teraz zapraszam. Okej. Okay. No, Nikolka, przeczytaj, co będzie. Słodki, kwaśny, słony, bez grymasu na buzi. W tym wyzwaniu chodzi o to, abyście bez grymasu na buzi zjadły smak słodki, słony i kwaśny. Okej. Mam tu dla was przygotowane różne składniki. Proszę bardzo, tu jest słone. Dobra. O, jest trochę duży sobie. O, to może trochę. Tak nie będzie sól. Teraz jem. Okej, teraz ja. O, chuda. Ala. I tutaj kwaśne. O, kwaśne to nawet dobra.
Ale ja wzięłam. Okej, teraz ja. Nie dobra, to jest jakiegoś. I się popłakałam. Ohyda było, ja się aż popłakałam. Nie no, bez grymaszenia nie dam rady. A ja też nie dam rady. To jest za kwaśne. A myślałam, że będzie dobre. A teraz chyba najlepsze słodkie. Pewnie cukier. Bez grymaszenia nie będzie. No ja tak muszę powiedzieć, że tak myślę, że ja tylko sól i cukier, ale kwaśne. Ale moje dobre to jest. Dla mnie kwaśne. Ale to jest dobre też. A myślałam, że kwaśne przetrwam, bo to ale takie kwaśne ja cytryny to nie lubię. No właśnie, ja też jem cytrynę i bardzo lubię. O, zdliłe. Ale cukier jest kwaśne. Kala, chcesz spróbować kwaśne? Widać, że kwaśne. Wiem, że to jest niedobre. Właśnie to jest niedobre, obrzydliwe. No, wiem. Obrzydliwe. Dzieci to są obrzydliwe. Ale dzieci też próbuję, teraz spróbuję słodkie. Słodkie? Dobre, słodkie. Dziewczyny, niestety tego zadania nie zaliczyłyście. No bo było trudne, bo naprawdę. Właśnie, taki kwasek był najgorszy. Właśnie, najgorszy był kwasek, na drugim miejscu była sól, a na trzecim cukier. Cukier był dobry. Dobra, to teraz pytania. Jakie kraje chciałybyście najbardziej zobaczyć? Ja? USA. Ameryki. Też USA, Nowy Jork, no, takie, Hollywood, no, Hollywood, Anglia, Amerykę. Takie amerykańskie. No. Kalina, a ty byś gdzie chciała pojechać? Na imprezę. Aha, dobra. Okej. No co? No to teraz wyzwanie, tak? Wyzwanie, tak. Ja losuję tutaj. Nikolka, przeczytaj. Zatańczcie damy tu kosita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Nikola, zaliczyliśmy? Tak, zadanie zostanie zaliczone. Yay! Okej, teraz będą pytania. Tak cię przyjaciół. Tak, a może Luany? Kim chciałybyście zostać w przyszłości? Ja bym bardzo chciała zostać albo piosenkarką, albo aktorką. No, tak jak mówiłabyś. Ja bym chciała być piosenkarką, a jakby mi się to nie udało, to bym też chciała być tancerką albo dziennikarką. Jeszcze nie wiem, czy tak naprawdę chcę być, ale na pewno wiem, że może coś z tego wybiorę. Ja też tak. Kalcia, teraz wyzwanie, tak? Tak. Nie, to są wyzwania. Nikolka, przeczytaj. Ma. Rozbijcie jajko na głowie koleżanki. Ale rozbijesz mi? No ja to tak, ale ty nie. Dobre, ja się zgadzam, dla mnie to jest łatwizna. Bawiłam się przecież przy Slam Challenge, bawiłam się jajkiem. Przecież to nie jestem. Najwyżej ubiorę sobie czepek. Dobra, ja też się zgadzam. Rozbijam sobie jajka. Teraz rozbijamy jajka. Dobra, ja też. Ja pierwsza, a dobra, idę cię jeszcze jej drugie. Ja się teraz zakleję. Dobra, teraz ja. Dobra, teraz ja mam
Poczekajcie. Nie tak mocno! Chyba się boję. Cztery! Nie, ale nie mam mocno. Ry! Ostatnie wyzwanie, kurde, boję się, no. Poczuj slime na głowie. Mam sobie wylewać slime na głowie chyba, tak? Tak, macie. Wylać sobie slime. Tu mamy dwa garnki glutów i się podjęliśmy, że będziemy całe w glutach, więc będziemy te gluty na nas wysypać. No, będą na nas, po prostu będą takie... Patrz, jak w Nickelodeon. Patrzcie, jakie super, nieprawda? Ale świetne. Kto by nie chciał mieć takiego na głowie? Właśnie. Nie wtedy, nie bójcie się! Subskrybują nasze kanały, czyli Światła Tyldy i Alicja Smyk. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to...